Cześć wszystkim. Witam z pokładu Hyundai Kony w wersji Electric. Jest to pierwszy samochód elektryczny na moim kanale i w zasadzie jest to pierwszy samochód elektryczny, z którym mam do czynienia na tak dużą skalę, czyli że mam szansę pojeździć nim przez tydzień. Tytułem wstępu powiem, że jestem ogólnie człowiekiem, który uwielbia silniki benzynowe, w zasadzie im większe, im mocniejsze, tym lepsze. I tak jak nie byłem na początku fanem hybryd, do których się w sumie coraz bardziej przekonuję, tak na pewno mogę powiedzieć, że spodziewając się czegoś po samochodzie elektrycznym, na pewno nie spodziewałem się, że ten samochód da mi w sumie jakąkolwiek przyjemność z jazdy. Wiedziałem, że te samochody mają taką fajną cechę, że przekazują w zasadzie w każdym momencie pełną moc. I to była moja w sumie jedyna rzecz, której się spodziewałem. Myślałem, że cała reszta to będzie lipa. Jakież było moje rozczarowanie w zasadzie od momentu, kiedy pierwszy raz wsiadłem do tego Hyundai'a. Także jeśli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia na jego temat, serdecznie zapraszam. I tak jak zacząłem od pierwszego wrażenia, to może jeszcze troszeczkę o nim opowiem. Odebrałem Hyundai'a i pierwsze ogromne zaskoczenie to to, że ten samochód ma 450 km zasięgu. Przynajmniej tak pokazywał, gdy go odbierałem i okazało się to prawdą, ponieważ większość mojej jazdy to jest miasto, to jest teren, w którym samochód elektryczny czuje się świetnie, ponieważ ma okazję cały czas się doładowywać przy każdym hamowaniu. Za chwilkę jeszcze powiem więcej, jak to się odbywa. Ale zasięg 450 km to jest coś, co sprawia, że nie jesteśmy zmuszeni do tankowania, czy w zasadzie ładowania tego samochodu codziennie, czy co dwa dni, bo przy normalnej jeździe, no oczywiście każdy pokonuje różne dystanse, ale myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie robić to raz w tygodniu, a to jest już bardzo dobry wynik i jest to na pewno ogromna zaleta Hyundai'a Kony Electric. Druga rzecz, którą od razu poczułem, gdy tylko ten samochód uruchomiłem i nim ruszyłem, to jest to, jak to auto oddaje moc. To jest naprawdę nowy wymiar jazdy dla mnie, bo myślę, że może inaczej. Może tak, dane techniczne mówią nam o tym, że mamy tutaj 7, bodajże 0,6 sekundy do setki, przy czym sama ta czysta cyferka, czy liczba w zasadzie, plus samo ruszanie ze świateł, tak naprawdę nie oddają tego, o co tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o takie sytuacje. Jedziemy sobie 30, czy 40, czy 50, trzeba się wcisnąć w jakąś dziurę, wyprzedzić, ogólnie zmienić kierunek jazdy, zmienić pas ruchu i to jest ten moment, kiedy samochód elektryczny pokazuje, ile jest wart, bo w każdym momencie mamy praktycznie 100% mocy. Tutaj mamy 400 Nm niemalże, mamy 204 konie i to, że ten samochód oddaje tę moc w ułamku sekundy w każdym momencie, wystarczy wcisnąć gaz i wystrzelamy do przodu tak naprawdę. Jechałem przed chwilą 60 na godzinę, wciskając gaz do dechy i, co ważne, jadę w trybie eko, zapiszczały koła, czyli ten samochód zrywa przyczepność przy takiej prędkości w trybie eko. To jest coś niesamowitego. W zasadzie trzeba trzymać mocno kierownicę, bo jesteście w stanie tak przyspieszać, że wyrywa ją troszeczkę z rąk. Myślę, że to do tego trzeba się przyzwyczaić, szczególnie na przykład na zakrętach przy śliskiej nawierzchni, bo jest to naprawdę dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do jazdy elektrykami, pewien nowy rodzaj jazdy. Kilka razy zdarzyło mi się, że ktoś, kto wsiadał za kierownicę tego samochodu, jechaliśmy, no to pojawiało się popularne polskie słowo na K. Takie wrażenie robi ten samochód na większości kierowców. Widziałem też jakieś testy, gdzie ktoś mierzył własne pomiary przyspieszenia i wychodziło coś koło 6,6 sekundy. To już są naprawdę wartości na poziomie hot hatchy. Subaru Impreza STI miało takie przyspieszenie kiedyś i to był kosmos, a tu mówimy o małym crossoverku. Także jest to ogromne wrażenie na pewno i uwielbiam ten samochód za to i w zasadzie zakochałem się w nim. Mogę to powiedzieć od razu, bo jest to coś rewelacyjnego. Jaki jest kolejny plus? Jeżdżąc samochodem mocnym, kiedy mamy silnik powiedzmy, nie wiem, 300-350 koni, wartości też na poziomie 6 sekund przyspieszenie, jednak jest gdzieś w tyłu głowy, że takie jeżdżenie i naciskanie pedału w podłogę kończy się spalaniem 20 czy 24. No i to troszkę odbiera jakby tutaj rezon i konieczność tankowania co dwa dni, no nie jest fajna, bo wiadomo, że to po prostu dużo kosztuje. Tutaj, mając świadomość, że tankowania, a w zasadzie na ładowanie baterii kosztuje dużo, dużo, dużo mniej, odpada ten aspekt, bo możemy się cieszyć jazdą szybką w zasadzie non-stop
bez świadomości, że będziemy musieli płacić nie wiadomo ile kasy. Oczywiście, ale powiem o tym na końcu, łączy się to najpierw z zakupem tego samochodu, który tani nie jest, ale to do tego jeszcze wrócimy. Ja powiem szczerze, że przez pierwsze kilka dni jazdy Hyundaiem Kona Electric w zasadzie w ogóle nie zwracałem uwagi na to, jak ten samochód jest tutaj wykonany, czy muzyka jest fajna, ile mamy przestrzeni i tak dalej. Tak się cieszyłem jazdą i to tak chciałbym, żebyście odbierali jako film czy test samochodu elektrycznego kogoś, kto z tymi samochodami nie miał w zasadzie do czynienia. Myślę, że wielu z widzów tak ma, że po prostu tymi samochodami nie jeździło, może jest ciekawa. Także pierwsze wrażenie, jeśli będziecie mieli, jeśli czegoś się spodziewacie, no to tak jak ja, wrażenie jest po prostu wystrzałowe. To jest coś niesamowitego. Hyundai ma też w swojej ofercie mniejszą baterię do tego samochodu, bodajże 39 kWh, ten ma 64, jeśli się nie mylę. I też na pewno powiem, że jeśli szukacie samochodu dla siebie, wiadomo, to się wiąże z dużo większą płatą, bo samochód zaczyna się od około 170 tysięcy, ale jeśli możecie dopłacić, to zdecydowanie weźcie tę baterię większą, bo to jest cały sens, żeby tego samochodu nie ładować co dwa dni. I wiem, że na pewno, gdybym miał taki samochód kupić, patrzyłbym na baterię większą. Mam tutaj full opcję, pełne wyposażenie, nie będę o tym mówił, bo możecie sobie to sprawdzić w 5 sekund. Na pewno powiem o czymś, co też czytałem w niektórych testach, że jest słabe, a ja uważam, że jest kapitalne, czyli o asystencie i utrzymywaniu samochodu w pasie ruchu. Przy mojej jeździe w zasadzie nie było takiej sytuacji, kiedy ten asystent zgłupiał, kiedy wyjechał mi za określony pas. Działa to genialnie, bo oczywiście działa do zera, działa od zera, czyli w korku włączamy sobie tempomat, samochód sam przyspiesza, sam hamuje, ale co ważne, naprawdę robił to bardzo, nie wiem czy delikatnie to dobre słowo, ale robił to po prostu dobrze, ani nie szarpał, ani nie hamował za mocno i przede wszystkim bardzo fajnie utrzymywał mnie w pasie ruchu. Teraz nie bardzo mi się to uda pokazać, bo tutaj mamy prosto, ale może jeszcze przyjdzie taki moment. Także jest to na pewno bardzo dobrze skonfigurowana rzecz w tym samochodzie. Jak wsiądziecie na początku do Kony elektrycznej, to pewnie takie będziecie mieli uczucie, że każdorazowo po odpuszczeniu gazu samochód dość mocno hamuje, aż wręcz przesuwacie się do przodu. Jest takie dziwne uczucie, bo jeżdżąc skrzynią automatyczną, puszczając gaz, samochód po prostu dalej jedzie, tyle że nie przyspiesza. Tutaj jest od razu hamowanie. Pamiętajcie, że jest to tak zwany system rekuperacji, czyli odzyskiwania energii, który możecie sobie tutaj łopatkami regulować. Prawa manetka, tak w skrócie, to jest mniejsze hamowanie, mniejsze odzyskiwanie energii, lewa tę moc powiększa, czyli ustawimy sobie na maksymalny stopień, to zobacz, nie wiem czy to będzie widać, ustawiłem teraz maksymalny, puszczam gaz, auto momentalnie hamuje, momentalnie. Więc pamiętajcie o tym, że możecie to zmienić i nie dziwcie się, że samochód hamuje i to jest dziwne, bo możecie to regulować. Też fajnie, że odzyskując tę energię, czy włączając klimatyzację, radio i tak dalej, samochód automatycznie praktycznie od razu pokazuje, że zasięg się zwiększa albo zmniejsza, czyli on wie, ile będzie potrzebował więcej mocy albo mniej. I to naprawdę działa, nie jest to ściema. Jeśli pokazuje, że nie wiem, zasięg zmniejszy się o 20, to praktycznie tak jest, tak wynika z mojej codziennej jazdy, że wskazania komputera co do zasięgu, co do baterii są bardzo, bardzo dokładne. To jest na pewno bardzo duża zaleta, no bo jednak nie jesteście w stanie zatankować na każdej stacji, co oczywiście jest pewnym problemem przy samochodach elektrycznych, także jest to ważne, żeby te wskazania były no wręcz idealne. I takie są. Fajna sprawa też przy malutkich prędkościach, jedziemy sobie tam 10, 20, 30 na parkingu, oczywiście nikt nas nie słyszy, no bo nie ma dźwięku silnika. Jest, tak jak też ostatnio pokazywałem w Hondzie Jazz, no, gra muzyka, także to też jest fajne i też doświadczenia. Bardzo dużo osób zwraca na mnie uwagę, po prostu odwraca się, bo chyba nie wie co się dzieje, słyszy jakąś muzę. I to jest plus, bo po prostu nie muszę trąbić, kogoś straszyć, tylko sobie możemy spokojnie jechać i jakoś tam w zgodzie ze sobą żyć. I na pewno to mi się bardzo podoba. Jest wyświetlacz head-up, wygląda on tak. Czyli jest słaby, bo jest na szybce, nie lubię head-upów na szybie, ja go od razu wyłączam, bo dla mnie head-up, jeśli jest, to powinien być jako obraz rzucony na szybę, czyli jakby przed samochód, jest dużo bardziej czytelny i no po prostu dużo lepszy. Także o head-upa się nie zabijajcie. Ten samochód w ogóle, tak jak powiedziałem, naprawdę się nie spodziewałem, tym bardziej, że jeździłem kiedyś Koną i jakiegoś tam super wrażenia na mnie nie zrobiła, a wersja elektryczna od pierwszego momentu. Bardzo podoba mi się na przykład kierownica, jeśli chodzi o dotyk, o jej ukształtowanie, jest bardzo, bardzo przyjemna.
I to też wpływa na to, że naprawdę cieszę się na każdą przejażdżkę tym samochodem. I już dzisiaj tak naprawdę, kiedy wiem, że będę go musiał niedługo oddać, no to jest mi smutno, bo to jest coś innego, to jest coś fajnego. I to przyspieszenie przede wszystkim w każdych warunkach robi takie wrażenie po cały czas po iluś dniach, no, że banan na gębie jest w zasadzie non-stop. Nie jechałem z osobą, która powiedziałaby mi, że ten samochód jest słaby, że jej się to nie podoba, jeśli chodzi o jazdę. Wręcz każdy był zachwycony. I też widzę, że wiele osób nie ma nadal jeszcze kontaktu z samochodami elektrycznymi. Jest to pewna rzadkość, pewna nowość, coś innego. I naprawdę zachęcam Was wszystkich do spróbowania, no bo jest się czym chwalić, się czym cieszyć. Kolejna rzecz, która może zaskoczyć Was na początku, to na przykład skrzynia biegów, a w zasadzie brak fizycznego wybieraka, czyli mamy przyciski. Na początku strasznie mnie to dziwiło, bo za każdym razem, szczególnie kiedy na przykład musiałem wykonać, nie wiem, podjechać do przodu, do tyłu, gdzieś tam sobie wyjechać z jakiegoś miejsca, od razu automatycznie ręka leci, czegoś tu brakuje. No nie ma drążka po prostu, ale realnie 2-3 dni można się do tego tak przyzwyczaić, że pewnie jak wsiądę teraz w samochód, że tak powiem, z tradycyjną skrzynią, to będę się dziwił, bo będzie coś za dużo. Także na pewno jest to coś, do czego się można szybko przyzwyczaić. Bardzo proste w obsłudze, bardzo intuicyjne. Dokładnie tak samo jak wszędzie parking, drive, wsteczny. Także to kłopotu żadnego sprawiać nie powinno. Jest 29 stopnia, odczuwalnie pewnie z 47. I kolejna kapitalna rzecz to wentylacja foteli. To na pewno jest super gadżet na taką pogodę. Co do systemu audio, też na pewno powiem parę słów, bo mimo tego, co powiedziałem na początku, że nie zwracałem zupełnie na to uwagi, bo tak cieszyłem się jazdą, ale jednak sprawdziłem. Mamy tutaj lepsze audio i naprawdę gra ciekawie. Nie jest to poziom tej już mojej powtarzanej od 150 przypadków Mazdy trójki, ale jest bardzo dobry. Też pokażę Wam, bo mamy trzy tryby, oczywiście tego nie poczujecie, ja sobie jadę teraz w eko. Przy każdym hamowaniu, zobaczcie, przyspieszę i przy każdym hamowaniu pokazuje mi teraz, że na przykład przejedziemy więcej dzięki temu hamowaniu o 0,3 km. To jest tryb eko. I on w zasadzie wymusza, chcemy po prostu hamować i sobie te kilometry nabijać. Mamy też tryb komfort, który jest, że tak powiem, do takiej codziennej jazdy. W sumie nie powiem, czy najlepszy, bo ja tak naprawdę jeżdżę cały czas w eko, bo mi niczego w tym trybie nie brakuje, ale jak chcemy sobie pojeździć jeszcze troszkę bardziej dynamicznie, a cały czas jednak komfortowo, mamy tryb komfort. Teraz mam zasięg na przykład 177 km, ale mamy też tryb sport. Automatycznie przerzucił na 175, bo on myślę, że wie, jakby utrzymuje, powiedzmy w cudzysłowie, wyższe obroty. Ogólnie tej mocy jest jeszcze więcej, inaczej, jest jeszcze szybciej oddawana. I naprawdę w trybie sport to już jest, no po prostu strzała, to ruszanie. O, słyszeliście, lekko dotknąłem gaz, samochód zapiszczał. Ledwo dotknąłem gaz, tu jest taka moc. Jakby to był napęd na cztery koła, to już nie chcę myśleć, co wyprawiałby ten samochód na drodze. Wracamy do trybu eko, bo niczego więcej nie trzeba. Nie wiem, czy mieliście okazję korzystać z aktywnego tempomatu. Zobaczcie, jak on działa. Ja nie hamuję. Nie dotykam ani kierownicy, ani pedału gazu, nogi mam zdjęte, samochód sam zahamował. To jest kapitalna rzecz, aktywny tempomat naprawdę dzisiaj, szczególnie w mieście, w korkach, rewelacja. Co do miejsca z tyłu, jak to w takim niewielkim crossoverku, szału nie ma, ale to jakby wymusza klasa tego samochodu, to nie jest wielki samochód. Bagażnik coś koło 330 litrów, no to myślę, że też taki w miarę standard, jeśli chodzi o taką klasę samochodu. Zobaczymy, czy samochód skręci. Mamy aktywny tempomat i pas, zobaczcie, ja nie skręcam. Wiem, że powinienem trzymać kierownicę, ręce na kierownicę, ale chcę Wam pokazać. Zobaczcie, jak samochód ładnie skręcił. I co ważne, nie leci mi do prawej strony, tylko utrzymuje się na środku pasa ruchu. To jest kapitalna rzecz, bardzo fajnie to działa. I zobaczcie, znowu, ja nie hamuję. Nogi mam zdjęte z pedału gazu czy hamulca, auto samo wyhamuje. Bardzo fajnie działa ten system, naprawdę. Ja go bardzo lubię. A wracając do wielkości samochodu, no bagażnik 330 nie jest ogromny, ale tak jak mówię, to jest taka klasa samochodów, tragedii nie ma. Jeszcze co do ładowania, to tak, dostałem dwa kable od Hyundai'a do ładowania, korzystałem ze zwykłego kabla, który podłączyłem też do zwykłego gniazdka, będąc na działce, wrzucałem to na Instagram, nie wiem, czy widzieliście. No i miałem pół baterii i komputer pokazał radosne 18,5 godziny do pełnego naładowania. Także gdybym był rozładowany, że tak powiem, w całości, to do naładowania pełnej baterii potrzebne byłoby ze 30 parę godzin. To już jest wynik taki średni, że tak powiem. Chociaż wspomniałem, że to ładowanie byłoby pewnie raz w tygodniu, ale
jeśli macie dostęp i gdzieś w pobliżu szybką ładowarkę, to około godziny i macie większość baterii naładowane, także to już jest coś fajnego, tym bardziej, że tak jak mówię, 450 km mniej więcej. To już jest coś, co pozwala na taką codzienną, zupełnie bezstresową jazdę. No chyba, że macie dom, to wiadomo, że możecie się i codziennie podładować. Na pewno dla mnie, gdybym rozważał zakup takiego samochodu, to największym problemem jest oczywiście dostępność do tych ładowarek, bo gdybym chciał pojechać nad morze, no to już jest pewna logistyka, bo załóżmy, że jedziemy z dziećmi, wiemy, że jest jakaś ładowarka po drodze, podjeżdżamy i na przykład nie działa, albo ktoś się ładuje. Także jest to na pewno nadal pewien problem w Polsce, bo tych ładowarek nie ma na tyle, żebyśmy z zupełnie czystą głową mogli jeździć po całym kraju na ogromne dystanse, ale naprawdę po kilku dniach z tym samochodem ja bardzo liczę na to, że to się wszystko rozwinie, no bo się po prostu zakochałem w tym samochodzie. To jest coś wspaniałego. Też kolejna kapitalna rzecz. Kupując taki samochód, jeżdżąc po mieście, macie po pierwsze dozwoloną jazdę po buspasach, co przy zakorkowanym mieście chyba nie trzeba tłumaczyć. Fajnie się jedzie, kiedy wszyscy sobie stoją w korku, a ja legalnie lecę buspasem. Wow. No i druga rzecz, nie musimy płacić za parkometry. Jeśli ktoś pracuje w centrum i ma zapłacić za parking codziennie, za ileś godzin, tyle ile siedzi w firmie, to się robi, nie wiem, 30-40 zł dziennie. Także ta oszczędność się robi całkiem spora. I naprawdę, ja sądziłem przed tym testem, że zaletami samochodu elektrycznego jest to, że nie emitujemy zanieczyszczeń. Już mówię o samej jeździe, no bo wiadomo, prąd też trzeba skądś wziąć. I jeździmy po prostu taniej, bo nie musimy się tankować codziennie za 5 zł. I okazało się, że byłem w dużym błędzie, bo naprawdę nie spodziewałem się, że te samochody dają taką radochę z jazdy. No to, że macie praktycznie całą moc w każdym momencie, czyni jazdę zupełnie inną. Naprawdę, spróbujcie, jeśli nie jeździliście, bardzo Was do tego zachęcam, bo jest to coś wspaniałego. I w pewien sposób myślę, że zmieniło mi się myślenie o motoryzacji, bo jako człowiek petrolhead z pełną gębą, uwielbiający duże silniki benzynowe, spalinowe. Właśnie, to jeszcze jedno słowo. Bo też spodziewałem się, że nie ma tu dużego silnika, więc w tym samochodzie będzie totalna cisza. Okazuje się, że ja to chyba też powiem jako pewną wadę, żeby nie było, że cały czas chwalę, bo w samochodzie, szczególnie gdzieś tak powyżej stówki, robi się dość głośno, co jest dla mnie zaskakujące, bo spodziewałem się totalnej ciszy, jednak szumy powietrza dzisiaj to zdecydowana większość tego, co słyszymy, szczególnie, że no jest to samochód w pewien sposób o pudełkowatym nadwoziu, no nie jest to niska limuzyna, tylko troszkę wyższe auto i słychać mocno szumy powietrza, szczególnie przy większej prędkości. Spodziewałem się, że będzie tutaj lepiej, ale to tak jak mówię, też może być to, że się nastawiłem, że będzie kompletna cisza, kompletnej ciszy nie ma. Słychać też pewien gwizd przy szybkim przyspieszaniu, też słyszałem takie stwierdzenia, że trochę jak w wesołym miasteczku. I coś w tym jest. No i dobra, i teraz pytanie, ile to kosztuje i czy to jest tyle warte? Ten samochód to jest full opcja, większa bateria, jest tu wszystko, co możecie chcieć, łącznie z wentylacją foteli i tak dalej. Z ceną podskakujemy pod 220 tysięcy. To jest masę forsy. Byłem teraz chwilę temu na przykład w Alfie Romeo. Stelvio kupicie za takie pieniądze. Także 220 tysięcy, no worek pieniędzy. Też można to odnieść do zwykłej Kony, którą kupicie poniżej stówy, także macie dwie Kony za te pieniądze. Ale oczywiście ten samochód trzeba porównywać jego cenę do innych samochodów elektrycznych. I to już ta różnica nie jest żadną przepaścią, bo samochody elektryczne są po prostu mega drogie cały czas i szkoda. Ja bardzo trzymam kciuki, żeby to się zmieniło, żeby te samochody się stały dużo bardziej dostępne, bo faktycznie to jest przyszłość motoryzacji i tutaj ciężko jest polecać ten samochód w tych pieniądzach, no bo to jest ogromna kwota, ale moim zdaniem, jeśli ktoś chce mieć samochód elektryczny, ma warunki do jazdy nim, jeździ większość w mieście, praca, dom, ale tak naprawdę tym samochodem pojedzie wszędzie, no bo ma te 450 km zasięgu, więc to nie jest tak, że ja będę polecał, że warto tyle zapłacić, bo ja nie wiem, czy warto tyle zapłacić, nie wykładałem nigdy takich pieniędzy, żeby móc się tak obiektywnie wypowiedzieć, ale gdybym miał takie pieniądze i chciał kupić elektryczny samochód, to zdecydowanie Kona jest ich warta, bo jest to kapitalne auto, dające mega przyjemność z jazdy. Do tego fajnie wygląda, co nie jest oczywiste w przypadku aut elektrycznych,
bo wiele tych samochodów wygląda dziwacznie. To jest normalny samochód, nie rzuca się w oczy, nie jedziecie jakimś dziwolągiem, wynalazkiem. Realnie różni się grill z przodu w stosunku do zwykłej wersji i jak nie będziecie chcieli, to nie będziecie się rzucali w oczy w tym aucie. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie. Przede wszystkim, czy jeździliście takim autem, bo ja spodziewam się wielu komentarzy, że jak można cieszyć się czymś takim, co nie ma silnika spalinowego i tak dalej, ale jeśli chcecie tak pisać, to ja mam jedną prośbę. Pojeździcie najpierw tym samochodem i dopiero pogadajmy, to raz. A dwa, jeśli ktoś jeździł, to naprawdę jestem ciekawy Waszych wrażeń, co w ogóle sądzicie o tym, że motoryzacja idzie w kierunku samochodów elektrycznych. No i jakie są Wasze wrażenia z jazdy takimi autami? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i standardowo zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek, wiecie o co kaman, bo zaraz kolejne fajne samochody i ciekawe wywiady. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.